ex post się okazuje, że chyba proroctwa mnie wspierały, a jeśli nawet nie wspierały, to tak jakby mnie wspierały, ale incipiam. Otóż zakończył się pucz, cały salon uczepił się jak tonący brzytwy Jurka Owsiaka, bo akurat była wielka orkiestra świątecznej pomocy, no i tam dyscyplina została wprowadzona. Kto komu się nie podobał Jurek Owsiak, to zaraz był sztorcowany, tam jeden ksiądz aż potem przepraszał, że mu się Jurek Owsiak nie podobał. Jednym słowem mamy, proszę Państwa, to jest nawet dobra wiadomość, bo w epoce takiego relatywizmu, kiedy nie ma nic pewnego, to oto mamy stały punkt we wszechświecie. Jurek Owsiak z jednej strony, a z drugiej strony Holokaust. Jak komuś się nie podoba albo jedno, albo drugie, no to znaczy, że jest szubrawcem i do salonu nie należy, więc wszyscy się uczepili tego Jurka Owsiaka, ale nic się nie dało przykryć wszystkiego, bo Jurek Owsiak, no, za krótka kołdra niestety na te wszystkie zaszłości. No i rządowa telewizja puściła taki reportaż pod tytułem Pucz. W zasadzie dosyć dobrze relacjonujący sekwencję wydarzeń, ale oczywiście no, dał się zauważyć ten taki takie odchylenie, że tak powiem, rusofobiczne, bo wszystkie, całe sprawstwo kierownicze pan Adam Bielan przypisał złowrogiemu Putinowi. No ja wiem, że Putin jest dobry na wszystko, ale ta firma, która za sprawą której znaczna część kraju została pozbawiona sygnału rządowej telewizji, akurat w tych gorących momentach, to nie była firma rosyjska, tylko amerykańska. Czy stary żydowski grandziarz finansowy ma tam jakieś udziały w niej? No to by należało sprawdzić, ale nawet nikt się nie odważył zająknąć na ten temat. Podobnie jak na temat wątku niemieckiego. No, przecież Donald Tusk nie przyjechał do Wrocławia w tym gorącym momencie z Moskwy czy z Petersburga, tylko przyjechał z Brukseli. Przecież bez pozwolenia naszej złotej pani by do Wrocławia nie przyjechał. To po pierwsze, a po drugie, to nie Putin nakazał Janowi Klaudiuszowi Junckerowi na 21 grudnia zwołać w trybie alarmowym posiedzenia Komisji Europejskiej. Nawet jakby chciał, to chyba by mu nie mógł takiego rozkazu wydać. Natomiast nasza złota pani chyba by mogła. Nie to, że by mogła, tylko mogła i wydała. No i a to, że Komisja Europejska zamiast podjąć stanowcze decyzje o ostatecznym rozwiązaniu kwestii polskiej, nie podjęła żadnych decyzji, tylko wydała jakieś rekomendacje, których nawet nikomu się nie chciało czytać, z dwumiesięcznym terminem realizacji, no to już jest inna sprawa. Ale nie to miałem na myśli, proszę Państwa, bo wszystkie najgorsze podejrzenia się potwierdziły. Otóż w dniach ostatnich został ujawniony list, jaki przywódcy opozycji wystosowali do pana marszałka Kuchcińskiego, zawierający zapowiedź ściągania na Polskę zagranicznej, zewnętrznej interwencji. Charakterystyczne jest to, że to ta zapowiedź była w pierwotnej wersji listu, którą podpisał pan Rysio Petru Sprytny i pan Grzegorz Schetino. Natomiast nie chciał tego podpisać pan Kosiniak-Kamysz, minister ministrowicz z PSL-u. No, widocznie się zorientował, tropnął się, że tutaj już kryminałem pachnie i dopiero podpisał, kiedy te zapowiedzi o odwołaniu się do międzynarodowych trybunałów zostały z listu wykreślone. Otóż to wszystko się układa w logiczną całość, bo plan A był następujący. Opozycja parlamentarna
spróbuje zablokować możliwość uchwalenia ustawy budżetowej, co już zrodziłoby konsekwencje konstytucyjne w postaci pojawienia się możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Prezydent Duda oczywiście tego by nie zrobił, ale właśnie o to chodziło, żeby tego nie zrobił, bo wtedy zostałby oskarżony już wprost o łamanie konstytucji. No i ci protestujący ogłosiliby się jako alternatywny ośrodek władzy i zaapelowali do Unii Europejskiej o międzynarodowe uznanie, żeby Unia Europejska cofnęła demokratyczną legitymację i rządowi pani Beaty Szydło, i panu prezydentowi Dudzie być może nawet. No i prawdopodobnie chyba w tym celu nasza złota pani w trybie alarmowym nakazała zwołanie Komisji Europejskiej, która by się zajęła ostatecznym rozwiązaniem kwestii polskiej. Widzimy, że wszystko było zgrane i jednocześnie Donald Tusk przyleciał do Wrocławia. Widocznie nasza złota pani mu tam przykazała surowo: co jest, frędzlu, jak chcesz tu być prezydentem, to jedź do Wrocławia tu natychmiast, ruszaj się, jazda, pilnować interesu. No i Donald Tusk pojechał, tyle tylko, że moment zaskoczenia został zmarnowany, bo budżet został uchwalony. Więc to, co miało być głównym założeniem tej całej operacji, no spaliło na panewce, a poza tym chyba włączyli się do akcji Amerykanie, potężnie nacisnęli na hamulec, także wszystko w jednej chwili poleciało na pysk do przodu. Nie tylko tam umiłowani przywódcy z opozycji, nie tylko stare kiejkuty, ale chyba nawet pierwszoredni fachowcy z BND, bo już teraz niedawno pojawił się w Die Welt taki artykuł, że no już tam trudno, co się stało, to się nie odstanie, trzeba jakoś układać tu stosunki, przyjąć istnienie Kaczyńskiego do wiadomości. No i nasza złota pani, wkrótce skrzydlate wieści nas doszły, że nasza złota pani wybiera się do Warszawy w ramach tej wizyty, będzie rozmawiała i z panem prezydentem Dudą, i z panią premier Beatą Szydło, no i z samym naczelnikiem państwa, czyli panem prezesem Kaczyńskim. Najwyraźniej już przyjęła jego istnienie do wiadomości, skoro czyjaś mocna ręka pokazała, że no, nie po to Amerykanie tu przeorganizowali polityczną scenę, żeby na skutek zamachu stanu w charakterze lidera tej politycznej sceny pojawiło się znowu stronnictwo pruskie. No nie po to trzej kelnerzy tyle rozmów podsłuchali, żeby teraz takie tutaj numery się działy. No i nasza złota pani zrozumiała, że jeszcze nie teraz, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy do następnego razu, tym bardziej, że Donald Trump w ogóle powiada, to jak Unia Europejska się rozpadnie, to dziury w niebie nie będzie. No w ogóle wygłasza zadziwiające opinie. Wyobrażam sobie, co tam, jaka nerwówka musi panować w Berlinie. No i w związku z tym pretekstem do wizyty naszej złotej pani jest intencja zadbania o przyszłość Donalda Tuska, żeby został na następną kadencję tym przewodniczącym Rady Europejskiej. To jest bardzo ważna funkcja. Taki przewodniczący Rady Europejskiej może otwierać i zamykać posiedzenia tej Rady. To jest wielki dygnitarz. No, nie mówiąc już o pensji. Przypomnę, że uposażenie Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej aż 7-krotnie przewyższa uposażenie, jakie dostawał, kiedy był prezesem Rady Ministrów w Warszawie.
No nie mówię o tych tam dochodach spod stołu, bo to jasne, ale no mówię o oficjalnych tych 7-krotnie, więc karierę finansową Donald Tusk zrobił niewątpliwą, o prestiżową też, bo tam otwiera i zamyka posiedzenia, to jest naprawdę takie brugrabiowskie, co prawda trochę funkcje, ale bardzo ważne w randze prezydenta Europy. Proszę Państwa, no tutaj wyraźnie widać, że mamy jakiś tam okres pieredyszki, a skoro mamy okres pieredyszki, to powinniśmy się zastanowić nad podjęciem jakichś środków zapobiegawczych, bo ta wojna, która teraz trochę tylko przygasła, mamy taki coś w rodzaju zawieszenia broni, ona się znowu rozpali przy najbliższej nadarzającej się okazji i powinniśmy się zastanowić nad przedsięwzięciami, które mogłyby przynajmniej zneutralizować najbardziej niebezpieczne skutki takiej politycznej wojny. Mam na myśli przywrócenie kary śmierci za zdradę stanu. Otóż umiłowani przywódcy przy okazji ujawnienia treści ich listu do marszałka Kuchcińskiego właściwie już na gorącym zostali przyłapani, no i tylko mają poczucie bezkarności, że u nas kary śmierci za takie rzeczy nie ma, bo te kary finansowe, o których tam mówi prezes Kaczyński, to posłowie wzruszają ramionami na takie rzeczy. Natomiast gdyby za usiłowanie zdrady stanu groził powróz albo pieniek, to wtedy takich wielu odważnych by nie było. Ja nawet dopuszczam myśl, że tacy umiłowani przywódcy, jak dajmy na to czcigodna pani posłanka, wielce czcigodna pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, co czyni, no ale gdyby pieniek albo powrót za takie rzeczy groził, no to być może najpierw splamiłaby bieliznę, zanim by się zdecydowała na takie zuchwalstwo, a państwo od tego by zyskało na stabilności. Dlatego wydaje mi się, że jeśli w ogóle mamy wyciągać jakieś wnioski z tej nieudanej próby puczu, no to właśnie takie, żeby przywrócić karę śmierci w trzech przypadkach. Po pierwsze za morderstwo z premedytacją, dobrze było, żeby to była kara jedyna, także za takie rzeczy, także zadaniem sądu byłoby tylko ustalenie właściwie stanu faktycznego, za zdradę stanu drugi przypadek kary śmierci, no i za terroryzm, za akty terroru trzeci przypadek. Myślę, że powinniśmy się na to przygotować, no bo prędzej czy później fala imigrantów do nas dotrze, a z tą falą imigrantów dotrą do nas również akty terroru i to na skalę masową, biorąc pod uwagę, że tak powiem, skuteczność naszych starych kiejkutów, którzy nawet no, takiej prostej rzeczy nie potrafili zorganizować jak Ciamajdan. Także lepiej by było, gdybyśmy nie zaniedbali żadnych środków ostrożności. No i dlatego wydaje mi się, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad przywróceniem kary śmierci, przynajmniej w tych trzech przypadkach. Tyle rzeczy się działo, że nawet mam wątpliwości, od czego by tu zacząć, ale chyba zacznę od najważniejszej rzeczy, to znaczy zakończenia paryskiej konferencji, na której ponad 200 uczestników, czy około 200 uczestników radziło nad tym, jak tu uratować naszą planetę przed katastrofą, jaka jej grozi z powodu globalnego ocieplenia. Konferencja się przeciągała, czemu się specjalnie nie dziwię, bo gdzie jak gdzie, ale w Paryżu to bardzo przyjemnie jest obradować i sam muszę wyrazić pewne ubolewanie, że
Nie mogę się przyznać, iż tam byłem, szampana piłem i ostrygami zagryzałem, prawda? No i panienki tam, że tak powiem, penetrowałem. No, bo to nieprawda, ale uczestnicy na pewno z takiej okazji korzystali. Wysłuchałem opowieści jednego z polskich negocjatorów. No i on powiadał, że spali najwyżej 3 godziny na dobę, a czasami nawet wcale. Ja go rozumiem. Kto by spał w Paryżu? Każdy się zdąży wyspać w grobie i jeszcze Polska mu się przyśni. No a w Paryżu to się na inne rzeczy czas przeznacza. No więc nic dziwnego, że wrócili nasi negocjatorzy. Oczywiście starczą, jakżeżby inaczej, sukces niebywały, został otrąbiony, a uchwalili tam, że nie dopuszczą. Nie dopuszczą za nic w świecie, żeby temperatura na świecie wzrosła więcej niż o 2 stopnie. Nie wiem, jak to zrobią, ale prawdopodobnie będą dmuchać na zimne, nie tylko panienki, ale w ogóle. Więc widać, że bardzo szeroki zakres przedsięwzięć zostanie uruchomiony gwoli ratowania klimatu. No i w związku z tym, że klimat został, jakby tu powiedzieć, klimat został okiełznany. Ziemia, nasza planeta, ludzi została uratowana. W związku z tym możemy przejść do innych zagadnień, mianowicie do kwestii demokracji. Proszę Państwa, z demokracją nie ma żartów, o czym przekonała się pani Marine Le Pen, liderka frontu, liderzyca francuskiego Frontu Narodowego. Front Narodowy okazał się najbardziej popularną partią we Francji, ale wyborów regionalnych nie wygrał, dlatego że podobnie jak w latach ubiegłych zawiązała się tam taka tradycyjna koalicja, wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu, no i przeciwko wszystkim, to wiadomo, nec Hercules contra plures. Nawet Hercules nie wygra ze wszystkimi, a cóż dopiero Front Narodowy, który w dodatku na paluszkach stąpa, a czasami nawet kuca przed Żydami. Nic mu z tego nie przyjdzie, bo Żydy swoje wiedzą i nacjonalizmu to u siebie tylko stosują, a innym, mniej wartościowym narodom na ten luksus nie pozwalają. Jeszcze by czego brakowało, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, prawda? No i w związku z tym Front Narodowy we Francji wyborów regionalnych nie wygrał, co pokazuje, że demokracja wcale nie polega na tym, żeby naród wybierał, tylko na tym, żeby wybierał słusznie. A kiedy wybiera słusznie? Ano wtedy, kiedy wybiera kandydatów i formacje wskazane przez odpowiednie służby. U nas taką służbą jest Razwiedupr, który, jak ktoś nie wie, bo wielu z Państwa już nie uczyło się języka rosyjskiego, więc wyjaśniam, że Razwiedupr to jest modą sowietiko zbitka dwóch rosyjskich wyrazów, razwiedywatelnoje uprawnienie, czyli zarząd wywiadu po polsku. Więc Razwiedupr, który przynajmniej od grudnia 1981 roku, a być może nawet od lipca 1944 roku aranżuje naszą scenę polityczną, też ma tutaj swoich faworytów, no i tych faworytów usiłuje mobilizować, co sprawia wrażenie szerokiego ruchu społecznego, no ale dzięki temu lepiej możemy się zorientować, gdzie jest uplasowana agentura, bo ta agentura natychmiast się mobilizuje na rozkaz Razwiedupra, no i broni demokracji. Odbyły się marsze zarówno w obronie demokracji, organizowane przez Komitet Obrony Demokracji, na czele tego komitetu, na czoło właściwie tego komitetu
został wysunięty niejaki pan Kijowski, taki z kucykiem, no filut słowem jednym, natomiast w tle, tam w głębi widać cały zakon synów przymierza in corpore, no i weteranów demokracji, którzy jeszcze samego znali Stalina. Oczywiście weteranów walki o demokrację ludową za reakcyjnym podziemiem. Widać wyraźnie, kto tu najbardziej demokracją jest u nas zainteresowany. Proszę Państwa, ale marsze się odbyły już jak gdyby siłą inercji, dlatego że początkowo ta prowokacja, o którą podejrzewam raz wiedupr, nawet powiedziałbym więcej, że mamy do czynienia obecnie z taką drugą wojną o inwestyturę, bo pierwsza wojna o inwestyturę to miała miejsce między wojskowym wywiadem a służbą bezpieczeństwa w roku 1985. Takim spektakularnym początkiem tej wojny było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki przez trzech oficerów służby bezpieczeństwa, Piotrowskiego, Chmielewskiego i Pękale, a równie spektakularnym zakończeniem tej wojny było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego, który był postacią bardzo reprezentatywną dla służby bezpieczeństwa. W UB był chyba od urodzenia, no i został zdymisjonowany i ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i, ze stanowiska członka biura politycznego KCPZPR, więc ze wszystkich stanowisk ważnych, pod pretekstem afery żelazo. Widać było po tym skutku, że absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej jest wywiad wojskowy, czyli Razwiedupr, no i on przygotował, przeprowadzał i nadzoruje sławną transformację ustrojową, a zatem również naszą młodą demokrację, aż do dnia dzisiejszego. Nic dziwnego, że wszystkie kolana niebieskie, ziemskie i piekielne się przed nim zginają. No i proszę Państwa, że Razwiedupr przygotował tę prowokację, której ostatecznym finałem, jak podejrzewałem i w tym kierunku rozwój wypadków zmierzał, miała być zewnętrzna interwencja w obronie demokracji w Polsce. Na podstawie zapisu traktatu lizbońskiego, tak zwanej klauzuli solidarności, która przewiduje, że w razie zagrożenia dla demokracji w jakimś kraju członkowskim, Unia Europejska na prośbę tego państwa może dokonać interwencji, również wojskowej, w celu usunięcia zagrożeń dla demokracji. I wydawało się, że wszystko w tym kierunku zmierza, ale nagle coś się stało, ktoś, jakaś mocna ręka czy noga nacisnęła na hamulec, no i nagle wszyscy zaczęli wszystko odkręcać. Pan Petru nawet pojechał do Brukseli i przypomniał, że brudy się pierze we własnym domu. Pan Schetyna też uznał, że to przedwczesne jest jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No więc te demonstracje odbyły się już tylko siłą inercji, bo pierwotnie chyba miały być wstępem właśnie do zaostrzenia, że tak powiem, tego konfliktu, przeniesienia go na arenę międzynarodową w celu wywołania interwencji, ale już w momencie, kiedy mocna ręka nacisnęła hamulec, no już tego skutku nie można było tutaj automatycznie wywołać. W związku z tym demonstracje, jak powiadam, odbyły się siłą inercji, bo też nie można było ich odwołać bez ośmieszenia się do końca życia. Ale widać wyraźnie, że całkiem ta groźba interwencji nie została oddalona, bo pałeczkę przejęli Niemcy. Widać, że ta mocna ręka, która nacisnęła hamulec, to nie była ręka niemiecka, tylko ręka naszego największego sojusznika, który po prostu nie chciał w naszym bantustanie żadnych rozruchów, ani żadnych scenariuszy rozbiorowych, ponieważ to wystawiłoby na szwank wizerunek Pax Americana, a Amerykanom zależy na tym, żeby ten wizerunek był powabny zarówno dla Ukraińców, jak i Białorusinów, jak i mieszkańców
Kaukazu, a gdyby nagle się okazało, że Pax Americana niewiele więcej wart jest od Pax Sovietica, no to tam entuzjazm do różnych przedsięwzięć mógłby gwałtownie opaść. No i krótko mówiąc, gra nie jest warta świeczki. Natomiast widać, że Niemcy nie rezygnują i pan Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, właśnie zapewnił, że jednak sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona zagrożeniom i obronie demokracji w Polsce jednak się odbędzie. Widać wyraźnie, że Niemcy wiązały z rozwojem sytuacji bardzo poważne nadzieje, podobnie jak lobby żydowskie, bo gdyby było inaczej, to i lobby żydowskie by się tak nie uwijało wokół obrony demokracji w Polsce. Rozumiem, że jedni liczyli, czy liczą nadal na jakieś koncesje na tak zwanych ziemiach utraconych, a inni liczą na realizację tak zwanych roszczeń. Krótko mówiąc, scenariusz rozbiorowy w tle, no a Razwie Dóbr też na coś liczy. Krótko mówiąc, liczy, że w razie zwycięstwa demokracji zachowałby prawo okupacji już resztówki naszego nieszczęśliwego kraju w zamian za utrzymywanie w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego, tym razem już w imieniu szlachty jerozolimskiej, bo to szlachta jerozolimska by wydawała Razwie Dóbrowi polecenia. Widzimy, że sporo racji miał Jarosław Kaczyński, mówiąc o różnym gorszym sorcie Polaków. Ja powiedziałbym nawet więcej, że to nie są żadni Polacy, to jest zupełnie nowa jakość. Od 1944 roku historyczny naród polski jest zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która ma z historycznym narodem polskim tyle tylko wspólnego, że mówi polskim językiem, bo żadnych innych nie znał. W związku z tym to jest taka konieczność smętna, ale poza tym już żadnych związków z historycznym narodem polskim nie ma. Dlatego, proszę Państwa, że żeby móc mówić o jednolitym narodzie, to musi być jakiś wspólny ideał, który wszyscy podzielają. Tego już nie ma. Polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza nadstawi się każdemu pod warunkiem, że dostanie możliwość, czy obietnicę przynajmniej, możliwości pasożytowania na historycznym narodzie polskim. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Więc powiadam, Niemcy z jednej strony nie rezygnują, próbują jednak nadal umiędzynarodowić ten konflikt w obronie demokracji w Polsce, ale już Razwie Dóbr musi się liczyć z wolą naszego największego sojusznika. No bo skoro po 18 czerwca został wpisany na listę naszych sukinsynów, no to to zobowiązuje do czegoś, do liczenia się z wolą naszego najważniejszego sojusznika. I w związku z tym, proszę Państwa, kiedy wkrótce już cały nasz nieszczęśliwy kraj pogrąży się w nirwanie, będziemy nieśpiesznie sobie świętowali, wypijali, zakąszali, no to co się, nie wszyscy się w nirwanie pogrążą, dlatego że zgodnie ze słowami piosenki bardzo popularnej w czasach stalinowskich, tu muszę, jeśli Państwo pozwolą, przypomnieć cytatę, bo nie wszyscy z Państwa pamiętają takie rzeczy, rosną w miastach domy z czerwoniutkiej cegły, domy wznosi murarz, bo w tej pracy biegły, ale żeby murarz domy wznosić mógł, czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził wróg. No więc jeśli kiedy wszyscy będą pogrążeni w świątecznym nirwanie, będą nieśpiesznie świętowali, to Razwie Dóbr, bo nie cała nasza niezwyciężona armia będzie świętowała, Razwie Dóbr jako najtwardsze jądro naszej niezwyciężonej armii będzie czuwał za wszystkich i będzie w ramach tego czuwania będzie przygotowywał alternatywne
taktyki w obronie demokracji. Jakie to mogą być taktyki, no to to już zdradził nam gadatliwy nasz kukuniek, czyli były prezydent Rzeczypospolitej, pan Lech Wałęsa, domagając się zorganizowania referendum w sprawie wcześniejszego, znaczy w sprawie skrócenia kadencji obecnego Sejmu. Wiadomo, że skład obecnego Sejmu jest absolutnie niezgodny ze standardami demokratycznymi. Kto to widział, żeby przeciwnicy demokracji mieli w nim przewagę niewielką, niemniej jednak. No więc trzeba tak zrobić, żeby w Sejmie mieli większość, i to konstytucyjną, zwolennicy, a jeszcze lepiej prawdziwi zwolennicy demokracji. To w jaki sposób będziemy dążyli do tego referendum, a w każdym razie będziemy mogli obserwować, jak aktyw dąży do tego referendum, no to już chyba po nowym roku, bo jednak demokracja demokracją, a świąteczną nirwanę też trzeba uszanować.